bezspadkowej. Zauważmy, że myśmy przecież już zapłacili za to mienie bezspadkowe. To są te umowy międzynarodowe jeszcze przez Gomułkowską Polskę, zawierane przez Gierkowską Polskę, spłacane 12 chyba takich, okrągła liczba takich umów międzynarodowych, więc mamy być ogoleni po raz trzeci za nie swoje winy. Państwo ciągle jeszcze łudzicie się. Ciągle jeszcze wmawiacie sobie, że nie dzieje się naprawdę to, czego w rzeczywistości jesteśmy świadkami. Tak, więc rozliczenia, wiecie Państwo, szkoda czasu na bieganie za kolejnym króliczkiem, za kolejnym szczurem, którego nam wypuszczą, typu pomnik katyński w New Jersey. Bo to był szczur, który bardzo skutecznie zaklajstrował w tych krytycznych dniach, kiedy tam, prawda, wisiał Donald Trump z długopisem nad tym aktem 447, podpisać czy nie podpisać. To oczywiście żarty, bo on się nawet nie zastanawiał nad tym, to było jasne, wszystko to było jasne. No, tym niemniej opinia publiczna została skutecznie zmanipulowana, zwekslowane zostało przejęcie Polaków i mobilizacja narodu na sprawę pomnika. Tak? To będzie dalej pracowało, ale teraz przeszliśmy do etapu instalacji infrastrukturalnej. I ja tu gram z Państwem w takie okręty, prawda? Ja obstawiam, że to jest centralny port komunikacyjny Stanisławów Baranów. Ja obstawiam, że to być może jest tych 30 wsi, co to mają być, wysiedlone, bo między Sieradzem a Wieluniem jakaś kopalnia odkrywkowa powstaje w sercu Polski. Jakaś duża kopalnia odkrywkowa i to są decyzje zupełnie niekontrowersyjne, w trybie przyspieszonym podejmowane, że takie inwestycje mają być dokonane. Proszę Państwa, tam wojna perska na Bliskim Wschodzie, ale to są naczynia połączone. Bliski Wschód i Europa Środkowa. W związku z tym tylko czekać nowej fali uchodźców, nachodźców z Bliskiego Wschodu. Jeśli tam wojna perska rozkręci się na cztery fajerki, no to tutaj oczywiście będzie się po raz kolejny apelować do polskich katolickich sumień, żebyśmy się tam dobrze zaopiekowali, żebyśmy się otwarli na tych uchodźców, którzy ruszą operacją Most 2, no a państwo położone w Palestynie niniejszym właśnie już sposobi się do przejęcia suwerennej kontroli nad pewnymi enklawami na terytorium Rzeczypospolitej, będzie tego dokonywać oczywiście pod imperialną osłoną armii amerykańskiej. Stąd widzimy generała Bena Hodgesa, na zażyłość, z którym powoływał się prezydent belwederski Duda. Publicznie, prawda? Publicznie. Mówił, że to w cztery oczy rozmawiał z Hodgesem. Więc ten Hodges, widzimy teraz, jest lobbystą na rzecz tego centralnego portu komunikacyjnego. A zwrócę uwagę, że parę tygodni temu szef tego projektu udzielał obszernego wywiadu, w którym nie wykluczył powierzenia w przyszłości zarządu tym projektem i tą infrastrukturą jakiejś firmie, może i zagranicznej, która ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi portami lotniczymi. Proszę Państwa, nie będziemy wiedzieli, co tam się dzieje i właśnie o to chodzi. A państwo położone w Palestynie jest w gwałtownej potrzebie relokacji swoich najcenniejszych aktywów. Jakie aktywa są najcenniejsze? To są kadry, czyli cenny personel, tak? Czyli szara tkanka narodu, który nawet pod tą tam żelazną mycką, która oni mają taki program antyrakietowy, to jest zbyt ryzykowne, a więc część elity musi być tu zadołowana w bezpiecznych bunkrach. Serwery, czyli baza informacyjna, bazy danych. Tam Palestyna, no wiecie Państwo, wąski pas terytorium, to nie jest bezpieczne. Serwery i rzecz jasna głowice atomowe, których jak wiadomo oficjalnie Izrael nie posiada, ale nieoficjalnie ma ich nie wiadomo ile setek. To... Pamiętajmy, że nawet jak się spotyka Grupa Wyszehradzka, to obok czterech flag Polski, Czech, Słowacji, Węgier... Flaga państwa położonego w
powiewa flaga Izraela. I wszyscy premierzy Międzymorza spotykają się z premierem Netanyahu. To w zeszłym roku było takie spotkanie. I naprawdę, naprawdę już też wyzbądźcie się państwo złudzeń. Ci ludzie już pokazali niezależnie od ich intencji, to znaczy, czy to są, wiecie państwo, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, więc czy ci ludzie kwalifikują się bardziej do tworek, czy bardziej przed pluton egzekucyjny, no minister Gowin jako cywil, on powinien wisieć, tak, on powinien wisieć, minister, wicepremier Gowin za uprawianie niekonstytucyjnej, tak, pozaproceduralnej dyplomacji z Żydami, za tworzenie gry pozorów. Ten człowiek powinien wisieć na latarni najbliższej urzędu, w którym obecnie tam mu przysługuje gabinet i ja mam nadzieję, że tego dożyjemy. Tak, mam nadzieję, że tego dożyjemy. Oczywiście, proszę państwa, żadnych samosądów, tylko sądy wojenne dla zdrajców stanu. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć rozmowę dla Centrum Edukacyjnego Powiśle, które jest współorganizatorem dzisiejszej sesji. No i ci klubowicze, przedstawiciele Polonii, oni się w kilku miejscach spotykali, nocowali razem i tak dalej i rozmawiali. I co im wyszło? Bo jeden z takich tych u nas w domu też parę razy był i nam opowiadał o tym, o czym tam opowiadano. Prawda? To już taka informacja. Ale ją można sprawdzić, że to, co opowiadano, było prawdziwe. Że Glińskiemu podlegają te Instytuty Kultury Polskiej w różnych krajach. No i te instytuty, na przykład do Holandii przyjechał człowiek, który mówił o żołnierzach niezłomnych i mówił jedno, że to bandyci. I że to robienie wokół nich takiego, to jest błąd, nieporozumienie, bo to są bandyci. W Hiszpanii zaproszono wielkiego twórcę kultury polskiej Adama Michnika. I tak dalej, i tak dalej. To znaczy w opinii tej Polonii to, co dzieje się w tej chwili w kulturze na Zachodzie dla Polonii, to jest o wiele gorzej niż było za rządów PO. Więc to Gliński. Natomiast Lech Fogelman się pojawia w bardzo wielu sytuacjach, no i dwie takie ciekawe sytuacje, znaczy najciekawsze. No to jedna, przyjeżdża do Polski w grudniu 2016, pierwsza podróż wysłannika prezydenta elekta Donalda Trumpa jest do Polski. Jego wysłannik Rudolf Giuliani, ten były burmistrz Nowego Jorku, przyjeżdża do Polski. Na początku prasa podaje, że spotyka się tylko z Jarosławem Kaczyńskim i rozmowa trwa 2 godziny. Ale później jakby wypływa prawda i dziennikarze tą prawdę podają.